trenera Jaszki. Brawa dla Artura oczywiście. Życzenia, Artur, ja w imieniu naszych widzów ci. Spora grupa ludzi, którzy na stojąco za barierę obserwują to spotkanie. Stąd powstaje czasami takie wrażenie pustych miejsc, wrażenie nie do końca prawdziwe. Do tego jeszcze Karabatyczów, Kaniejasów, Dówniaków na tej pozycji, a jednak dla tych małych też jest miejsce w naszej lidze, choćby. Natomiast jest specjalistą od gry w obronie. Do ataku pojawia się Peret, jeśli tylko jest czas, a teraz rzut z drugiej linii, zaskakujący lewą ręką. Ale błyskawicznie Bekisz rewanżuje się podaniem do obrotowego. No, ogląda się to znakomicie. 4-5. Milicewicz, mocny atak do środka. Ależ kapitalne to zagranie do skrzydła, oszukany Zembrzycki, kunsztowny. Tak, Bekiszenkowicz wpisał się na listę strzelców. Brawa dla Milicewicza, który zapoczątkował tą akcję. Naprawdę dobrze to zrobił Grzenkowicz. To nie była łatwa pozycja, ale też fenomenalnie Tomczak. Co tu się dzieje, Artur? No mamy dużo bramek. No Wiktor Tomczak po raz drugi chyba. Chce ustabilizować, ale wydaje się, że ściągnięcie Zembrzyckiego to jest tutaj strzał w dziesiątkę. No, Milicewicz dość łatwo minął Czaplińskiego, a atak w ataku do środka. Czapliński. Peret. No, dużo szczęścia tutaj. Tak. Przepraszam, Peret, bo... Przepraszam, Michał Potoczny. O tym Perecie, Michale, rozmawialiśmy tyle. Potoczny, jak wspomniałem, 10 bramek w meczu w Piotrkowie. A ta bramka jest tu znana. Niewiarygodnie zrobił to Papina. Też podanie mocne. Nie było momentu na przechwycenie tej piłki. O, to było... Nie, to jeszcze nie. To nie jest jeden, to nie jest jedno podanie. Ale to mają jakiś wariant. Nie, no Potoczny. No czy trafia? Może też wobec dobrze, że uznali, że to jest najlepszy moment na oddanie rzutu, kiedy przy... Ale trochę chimeryczny zawodnik, ale potencjał ogromny. Będzikowski właśnie, Będzikowski, oj, co tam się wydarzyło, znalazł się między dwoma interweniującymi obrońcami. No tam Land Wojciech. No niewątpliwie teraz defensywa dużo straci, natomiast... Tak, ta para Jankowska... Nie ma co dyskutować, bo to ale widzieliśmy coś nie wybroni się raczej. Próbował, ale tutaj ta lewa, tak, chociaż Będzikowski rzucał, tak, ale no niecelnie, ale o, no właśnie. Teraz trafia. 20-19, Milicewicz dopiero przed tym sezonem przyszedł do Kwidzyna prosto z Gdańska. No, dziękuję za wyjaśnienie. Będzikowski! No, no coś się dzieje, Artur. Ale jest gołym okiem widoczny ten derbowy charakter tego spotkania. Tak, oczywiście. Jest walka. Jak tu może nie być walki, jak tu są... Wybrzeża. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że kara już się skończyła. Będzikowski, Będzikowski! Bardzo dobry mecz. Może Artur, kto wie, kluczowe momenty tego meczu. Wbijając z tempa atak gospodarzy. Igor Malczak, wspominałeś o nim, że on się może za Milicewicza pojawić. No tutaj dość głęboki atak, spóźniony Kosmala. I przed szansą na bramkę kontaktową MMTS. Maciek Militowski. Militowski pójdzie sam. I jest! Jest bramka, 26. Że odjeżdżać, że złapali dołek zawodnicy MMTS-u w imieniu Mikołaja Czablińskiego. Już bodaj po raz trzeci ratuje zakrytę słupek. No i Militowski. I Militowski, który naprawdę dał dobrą zmianę. Milicewicz odpoczywa, zresztą Malczak dał powód, żeby mu zaufać. Tutaj mocno pracują gręszczanie, ale właśnie. Szak! Ależ fenomenalnie teraz z kolei, po raz kolejny w tym meczu Kornel Poźniak. Jeśli chodzi o rozgrywanie. Jest zagranie na skrzydło, no naprawdę skuteczny jest Mikołaj Czapliński. Ale też łatwo doszedł do tej pozycji. Trzy bramki, niby niewiele, ale trzeba trafiać. Malczak! I broni! Chyba raz więcej niż jest teraz. I teraz muszą gonić Bekisz. No właśnie, to takie akcje, tego się trzeba chwytać. Raz czy drugi trafili, teraz być może walczyliby o bramkę wyrównującą albo chociaż kontaktową, a tak znów dobrze Malczak. Możemy go mimo dwóch nieudanych rzutów, dwóch rzutów zatrzymać tego sezonu. Stanesku. O, ależ bramka. Bartłomiej Jaszka, niesamowita reakcja, tak złapał się za głowę i u siebie, i na wyjeździe. Było to, byli to gospodarze. Na razie Wybrzeże jest kroczek z przodu. W poprzednim sezonie dwukrotnie lepszy MMTS. 33-30, 26-22, ale ten sezon...